Codziennie wchodzę i wychodzę z naszego liceum z uśmiechem na twarzy, ponieważ w szkole prowadzone są lekcje w miłej atmosferze. Każda nowa osoba zostanie miło przyjęta do liceum w Łasku, nie tylko przez nauczycieli, ale także przez uczniów, ponieważ nikt nie zostaje u nas sam na korytarzu. Chcesz studiować? Przyjdź do nas! Nasze liceum jest na 10. miejscu w województwie na 120 przebadanych liceów, jeżeli chodzi o przyrozumienie. Szkoła daje nam wszelkie możliwości rozwoju komunikowania się i wypowiedzi. Przykładem tego może być zajęte przez naszą drużynę pierwsze miejsce w turnieju debat oksfordzkich. Klasa humanistyczno-językowa rozwija nasze zainteresowania językami obcymi, językiem polskim, geografią. Klasa ta otwiera nam drzwi każdego uniwersytetu. W naszej szkole w ramach projektu z Unii Europejskiej będą pokazy z różnymi eksperymentami oraz Astrodzień, czyli zajęcia w mobilnym planetarium. A co do klasy matematyczno-fizycznej, trzeba wspomnieć, że ona jest jedną z częściej wybieranych klas. Dzięki nauce w tej klasie możesz zostać informatykiem, technikiem, inżynierem, pilotem, a na tym możliwości rozwoju się nie kończą. Wróciłam do Łasku z renomowanego łódzkiego liceum. Bardzo dobrze się tu czuję i nie odczuwam różnicy w nauczaniu. Wiem, że zrealizuję tu swoje marzenia. W naszej szkole nabywamy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Między innymi poprzez wyjazdy na seminaria uczniowskie, czy też do Uniwersytetu Medycznego. Do naszych sukcesów, czyli młodych biologów, należy wyizolowanie DNA z kiwi. Jeśli tak jak my chcesz zagłębić się w tajnikach biologii i odkryć swoją pasję do niej, wybierz pierwsze ELO w Łasku. Praca w szkolnym samorządzie uczy przede wszystkim, jak skutecznie pracować w zespole, kreatywności oraz samodzielności. Jest to cenne doświadczenie w kontekście mojej przyszłości oraz studiów. W tym roku zostałem przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łasku. Zapraszam do współpracy. Chodzimy do liceum, w którym możemy realizować się twórczo. Brałyśmy udział w spektaklach pospolitego ruszenia oraz w różnych licznych akademiach. To była naprawdę cudowna przygoda. Serce naszego liceum jest otwarte na artyzm, co potwierdzają wybitni absolwenci, tacy jak Grażyna Błęcka-Kolska czy Michał Mikołajczak. Wybieram pierwsze ELO!